artysty Grzegorz Ciechowski w barwach Republiki. Jak chodziłem do szkoły muzycznej, to... Mieliśmy takiego chłopaka w klasie. O! Który świetnie grał na fortepianie, zdaje się, Białą Flagę. To jest utwór. On otwierał fortepian, po prostu szaleństwem. On to grał, my śpiewaliśmy. Gdzie oni są? Gąbka szła w ruch, kreda i w ogóle... Świetne. Strasznie smutna piosenka. Gdzie oni są? Zdrada i rozczarowanie. Gdzie wszyscy moi przyjaciele? Tutaj wszelkiego rodzaju balangi, dozgonne zapewnienia o dozgonnych przyjaźniach i kumpelstwach. Sprzedali się. Po pewnych czasach człowiek się budzi i mówi uhuhuhu. A do tego jeszcze, wiesz, Ciechowski, który po prostu przekazuje to w taki sposób, że mam gęsią skórkę do dziś. Są, a to wszyscy są, przyjaciele moje z wielu stron. Co za pochód, co za piękny krok. Był taką... taką postacią, która miała pomysł na siebie. Jedyny w swoim rodzaju wówczas w Polsce. Zespół Republika w sposób perfekcyjny połączył swój geniusz muzyczny z wizerunkiem. Tu i imidż, i muzyka, i teksty, i jakieś nowoczesne brzmienie, prawda? I sposób, jakim kapela podchodzi do swojej publiki. Jeszcze chciałem powiedzieć o tym, co mówiłeś o tym wizerunku, o tym brandzie, dobrze? Tak. To był pierwszy polski zespół, który miał tak wyrazisty, skrystalizowany wizerunek. To podcinanie sobie grzywki w charakterystyczny sposób. Ja myślę, że Grzesia był fajny z tą swoją grzywką, z tym pomysłem na takie biało-czarne. To był wielki muzyk, co tu dużo mówić. No. Który zupełnie inaczej kminił muzykę niż większość sceny muzycznej. Dla mnie Republika jest jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiego rocka. To było tak dziwne połączenie tych akordów, C-dur z tym Azdurem, D-moll. Świetne. Dobra, poprosimy następny zestaw. Co tam jeszcze mamy?